Cześć, witam Was w następnym spotkaniu z płytami winylowymi, które znajdują się tu, w tym sklepie w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 14 oraz na stronach internetowych Płyty Osiągalne, a strona nazywa się popmaster.pl. popmaster.pl, znaczy .pl, to strona internetowa. Ale zanim przejdziemy do płyt, bo dzisiaj same panie, chciałem z tego miejsca pozdrowić wszystkie Anny, bo przecież mamy 26 lipiec, niedziela 9:25, a dzisiaj jest Anny, także najserdeczniejsze życzenia wszystkim Anno. I słuchajcie, i może z tego powodu, że dzisiaj Anny w moim filmie wystąpią tylko i wyłącznie kobiety. Kobiety, ikony amerykańskiej muzyki, tak, amerykańskiej muzyki jazzowej, swingowej, bluesowej, gospel. A zaczniemy od pani, od takiej pani, która się lubi chwalić. Ona się ciągle chwali, że była na wakacjach. Jak włączysz radio, to słyszysz, że Billie Holiday, Billie Holiday, Billie Holiday. Włączysz telewizję, Billie Holiday. Ja jakoś jeżdżę na wakacje i nikt o tym w telewizji, ani w radio mnie nie mówi. A mało tego, ona prawdopodobnie jest wielką kłamczuchą, bo wszedłem na Facebook, wszedłem na Instagram, ani jednego zdjęcia z wakacji Billie nie było tam. Naprawdę. Ja jak pojadę na wakacje, 100, 1000 zdjęć na Facebooku, to samo na Instagramie. A tu ani jednego zdjęcia. Dobra, zapraszamy. Zaczynamy od Billie Holiday. Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Lady śpiewa bluesa. The original version of songs featuring in film the same name. Czyli powstał film pod tytułem Lady Sings the Blues i właśnie to muzyka, która prawdopodobnie była na ścieżce zdjęcia, na ścieżce dźwiękowej tego filmu w latach 70. albo pod koniec lat 70. albo lata 80. Diana Ross też wystąpiła w filmie The Lady Sings the Blues i śpiewała właśnie utwory Billie Holiday. Zdaje się, że mamy tą Diana Ross z płytą The Lady Sings the Blues. Okej, dobrze, następna płytka. Billie's Blues, The Original Recordings by Billie Holiday. Billie Holiday, ta co tak się chwali, że jest na tych wakacjach, wytwórnia KMO, a nie CBS. KMO z przodu, ale z tyłu CBS. Następna płytka, Billie Holiday, One for My Baby i Billie Holiday. I co tu mamy? Mamy tutaj chociażby Day in the Out, A Foggy Day, Stars Fill on Alabama, One More Baby, Let's Call the Whole Thing Off, wytwórnia Music for Pleasure, Wielka Brytania. No dobrze, tu mamy wytwórnię Coral, zdaje się, że początek lat 70., chociaż pisze 63 rok deka, ale wydaje się, że to będzie początek lat 70. I tak bym się nie pomylił chyba w ogóle. Słuchajcie, label Corala, ciemnobrązowy, grafitowy kolor, to jest gdzieś przełom lat 60., 70., wersja monofoniczna, tak jak na kopercie. The Real Lady Sings the Blues. Prawdziwa dama śpiewa bluesa. Wiadomo, tylko damy, prawdziwe damy śpiewają bluesa. Okej, okay, Billie Holiday, The Voice of Jazz. O, nawet jazz śpiewa, nie tylko blues. Verve Records, ale francuskie czy angielskie Verve, sprawdzimy. No słuchajcie, no z tego co by wynikało, Metro Golden Mayer, Verve, no wydaje się, że brytyjskie wydanie jednak. Nic nie pisze na labelu. Można by było po... A jest, przepraszam, pisze. Na samej górze. MGM Records Limited, Made in England. Made in England. Śpiewał Elton John swego czasu taką pioseneczkę. A my mamy właśnie w Anglii wytłoczoną płytę Billie Holiday. The Voice of Jazz. I jeszcze jedna Billie Holiday. Lady Day. I album Billie Holiday wydany przez wytwórnię Saga. To chyba Londyn, tak, Kensal Road, czyli północny Londyn, na północ od Abbey Road. Saga, oryginalny ten, prawdopodobnie chyba nie było nigdy wyciągane. Chyba będzie pierwszy raz płyta wyciągana z tej koperty, już nie mówię o słuchaniu, tylko o wyciągnięciu. Mintowa, mint, mintem pogania, pięknie.
Billy Holiday, Ladies Day, wytwórnia Saga, północny Londyn, parę kilometrów, 2 kilometry, 3 kilometry od Abbey Road, także niedaleko Abbey Road, Beatlesi oczywiście, nie tylko album Abbey Road, ale w sumie wszystkie albumy tam były nagrane. No słuchajcie, dobrze, na razie tyle z Billy Holiday, teraz mamy Bessie Smith, The Collection, Bessie Smith Collection. Wytwórnia Deja Vu, ja swego czasu powiedziałem, że prawdopodobnie francuska, dobrze, że prawdopodobnie, a nie, że to francuska wytwórnia, bo nie, Deja Vu jest włoską wytwórnią. Deja Vu to jest włoska wytwórnia. No, tu się chyba wyciąga, proszę bardzo, płyta mintowa. Pięknie to wygląda, mincik totalny. Made in Italy, pieczątka jakaś tam włoska postawiona jest, to prawdopodobnie też tax code. Tak jak w Anglii się stawiało, tam się tłoczyło. O. Koperta niestety przybita z tamtej strony, no trzeba uważać. Bessie Smith, Any Woman's Blues. Any Woman's Blues, proszę bardzo. Następna ikona na okładce Gayfold, podwójny albumik. Include this, Kitchen Man. I'm wild about the things, you've got to give me some. Any Woman's Blues, I'm going back to my usual to be. Okej, okay. Takie między innymi utwory są. Wytwórnia CBS monofonicznie. Płyta ma swoje lata, co nie oznacza, że musi być zniszczona. Ma swoje lata i okładka jest prawie mintowa. Tu jakieś tam wgniecenie, nie wiem od czego, tylko widać. Płyty z tego co pamiętam mintowe, okładka prawie mintowa. Tak, a jeszcze spojrzymy jaki to jest rok wydania. A, 80 lata już widzę po labelu, lata 80. Chociaż pisze 70 rok, ale to jest jednak, label wskazuje nie na to, na labelu pisze 1970, ale to jest, to znaczy to nie jest błąd, tak się po prostu robi, ale płyta powstała w drugiej połowie lat 80. ze względu, że CBS robiło czerwone labelu w drugiej połowie lat 80. Brytyjskie wydanie, płyta mintowa, no powiedzmy 88 rok, mamy 2020, no ładnie, ponad 30 lat. I płyta ciągle w mintowym stanie. I niech tak pozostanie. I niech tak pozostanie w mintowym stanie. Słuchajcie, Aretha Franklin. Aretha Franklin, Queen of Soul. Queen of Soul, wytwórnia Hallmark. Angielskie wydanie. Okładka tak samo jak poprzednio. W idealnym niemalże stanie. Nie, ta jest w idealnym. Ta w niemalże w idealnym, to nie mint, a ta jest mintowa. Płyta to samo. Mint błyszczy się, świeci. Proszę bardzo. Chcecie to wierzcie, nie chcecie to nie wierzcie. Także przyjeżdżajcie do Słupska, sprawdźcie sobie. Pamiętajcie Kołłątaja 14. Otwarcie w poniedziałku do soboty, z tym, że w tygodniu od 11 do 18, a w sobotę od 10 wcześniej, tak, ale krócej za to pracujemy. Dobrze, Dinah Shore, Andrew Previn. Dinah Shore to taka pani, która w latach 40 była na przesłuchaniu u Duke'a Ellingtona, u Glenna Millera. O, może jeszcze film z Helenem Millerem zrobimy. I nie załapała się. Ale załapała się na solową karierę. No i proszę bardzo, no płytka, label, widać, że lata, początek lat 60. Ale to też zmyłka, bo to są późne lata 80. Rok 60 pisze, ale na pewno ta płyta nie jest z 1960 roku. To jest jakiś 88 rok. To jest reedycja. No dobrze, także Andrew Previn, który zmarł chyba 3 lata temu i Dinah Shore. Teraz mamy Dinah Washington. No to jest stare, amerykańskie wydanie jeszcze. Chociaż pisze 2020, 2020, ale nie, to jest numer budynku na Avenue. O, na Alei Gwiazd, Avenue of Stars 2020. Ach, Everest Records. Archive of Folk Jazz Music. Pięknie to wygląda. Już wiem, już zauważyłem. 1974 rok z wydania. Amerykańskie wydanie. Amerykańska okładka i płyta wydana przez Everest Records. Archive of Folk and Jazz Music. Dobrze, Dinah Washington, Drinks Again. Aranżacja i dyrygent Don Costa. Don Costa, nie Don Vassell, Don Costa.
Też bardzo stara płytka, jeszcze starsza od tamtej. Widzę już po lej, tej po okładce, po flipbacku. Zaraz sprawdzimy, który to może być rok. Allegro, 66 rok. Tam był 74, to mamy 66 rok. Wytwórnia Allegro. Nie mylić z polskim Allegro. Ta była biedniejsza, polskie Allegro jest bogatszą firmą. No i Allegro Records wydało w Dinach Washington Drinks Again. Popijając ponownie. No może to później sobie włożę, bo nie chcę zniszczyć tej koperty. Dinah Washington in tribute. In tribute. Czyżby z tego można by było wywnioskować, że to nie ona śpiewa, tylko śpiewają różni wykonawcy jej kawałki? Być może, chociaż niekoniecznie. Nie sprawdzałem, nie zagłębiałem się. Columbia Records. Turkusowy label, czarno-turkusowo-srebrny label Columbia. No tutaj mamy akurat niestety VG Plus na tej stronie, no to dużo lepiej, no może nie dużo. VG Plus na Excellent, minus Excellent. 64? Tak. Skąd ja wiedziałem? Skąd ja wiedziałem? Aha, tu jest pisze, ale mimo tego. Dobrze. W porządku. Jeszcze raz. Dinah Washington. Queen of the Blues. Queen of the Blues to niedawno trafiło do nas, z tego co pamiętam. Poprzez tą obciętą okładkę. Fontana Records. I The Original Soul Sister. Dinah Washington. Queen of the Blues. 68 rok. Fontana Records. Tak to wygląda. No i przechodzimy do następnej ikony amerykańskiej muzyki. A tą ikoną jest Mahalia Jackson. Mahalia Jackson, ale już za chwilę. Boulevard Records wydało na Kensal. Kensal tam mówię, te 3 mile od, 3 km od Abbey Road. Abbey Road, właśnie. Całe życie w Radiu Polskim było Abbey Road, Abbey Road, Abbey Road. I nie mogłem się przyzwyczaić, poprawnie mówić, bo okazuje się Abbey Road to jest błąd, jest Abbey Road. I mimo wiedziałem, że źle mówię, to chyba jeszcze przez 5 lat mówiłem Abbey Road, Abbey Road. A to nie jest Abbey Road, to jest Abbey Road. Opactwo. Dobra, wracamy do płyty. Tu fajnie wszystko, a tu mamy przesunięcie labela. Label podczas produkcji się przesunął. Nieciekawie to wygląda, ale to jest zawsze coś, rarytasik taki, powiedzmy. Z tym, że label akurat nie dotyka ścieżki dźwiękowej, także nie przeszkadza w słuchaniu, bo swego czasu mieliśmy płytę Pink Floyd. Nastąpiła przerwa techniczna, problemy z kartą, ale już wracam, słuchajcie. Dobrze, Erta Kitt, następna ikona amerykańskiej muzyki, Not So Old Fashioned. Proszę bardzo, nie jest to takie stare, staromodne. Erta Kitt. Pani, która próbowała swego szczęścia u Glenna Millera, u Duke'a Ellingtona i tak dalej, wszyscy ją orzucali, a się nie nadawała, a jednak się nadawała, nadawała się, zrobiła swoją solową karierę i to właśnie płyta, jedna z wielu płyt, wydana przez Music for Pleasure, Wielka Brytania, czyli po 65 roku, płyta pochodzi z 70 roku, no prawdopodobnie to jest prawda, 70 rok, tak, Music for Pleasure. Co my mamy dalej? Erta Kitt and Her Very Best. Jej największe przeboje. Erta Kitt, zwróćcie uwagę, może okładka jest dokładnie ta sama. Grafika się zmienia. Poligrafia jest trochę zmieniona. Okładka jest dokładnie ta sama. RCA International, czyli zielony label. Zielony label. Płyta wydana w 82 roku. Także Erta Kitt, Her Very Best. A tu co mamy? A tu mamy Erta Kitt i jeszcze jeden album. Ten sam album właśnie z 82 roku. Dobrze, co nam pozostało? Koncert Erty, Live at Tivoli. Chyba we Włoszech Tivoli. Erta Kitt, Contour Music. Płyta wygląda na nieużywaną. Unplayed Record. 68 rok. Słuchajcie, no kurde, 68 rok. 52 lata płyta ma i nigdy nie była grana. Aż się nie chce wierzyć. Chyba, że coś jest tutaj nie tak. Chyba, że to jest reedycja.
ale tak, na pewno reedycja. Znaczy na pewno to Kopernik nie żyje. Nie, no to wygląda na starą płytkę, na okładkę. Chociaż nie jest flip ani flapback okładka, ale mimo tego wygląda na starą. To samo tutaj. Ten sam albumik, ten sam rok, ta sama wytwórnia i stan prawdopodobnie tak sam. No zobaczcie na tą okładkę. No przecież, jeśli to ma 50, naprawdę 52 lata, chociaż nie jestem przekonany, no to mi wygląda na połowę lat 70. No ale to niech będzie 40 parę lat. No to wygląda fantastycznie. Później będę musiał sprawdzić, naprawdę z którego roku pochodzi ta płyta. No bo ta to na pewno jest stara. RCA Records. Czego ja RCA ciągle mówię? RCA Records Red Dot, czyli ta czerwona kropka, to się nazywa label Red Dot. Czyli to lat 62, dziś rok 64. Może coś tutaj przeczytamy. Red Dot, wydanie. No niestety nie widzę. Nie będę poświęcał tyle czasu na przeczytanie. Co na okładce mamy? Na okładce 55, no ale to nie jest 55 rok. To gdzieś przełom lat 50. i 60. W każdym razie, bo w 55 label RCA Victor trochę inaczej wyglądał. I ostatnia płyta RCA International, czyli też lata 80. A już okładeczka nie jest w takim fantastycznym stanie. Płyta podejrzewam, że z lat 50. RCA, 69 rok pisze. No ale RCA w 69, aha, bo to International, to może być, bo RCA to w ogóle to miała pomarańczowy label w tym momencie, ale RCA Victor, a to International, no może być 69, to się zgadza. I podobnie jak w tamtej płytce poprzedniej, takie zdjęcia, tylko że czarno-białe. Czyli w 69 czarno-białe, w 72 już mogło być tak, ale to na... Dobra, bo już namieszałem. Słuchajcie, to na tyle ikon na dziś, na tyle ikon amerykańskiej muzyki, pań, bo jeszcze panie powrócą. Pani będzie się nazywała Peggy Lee, tak. Peggy Lee jeszcze powróci, bo tutaj akurat jednej płyty nie było, ale tym razem już bez Franka Sinatry. Franka Sinatry też nie będzie, ale będzie Louis Armstrong, Nat King Cole i co jeszcze? Duke Ellington, Count Basie, tak, to już niebawem, w najbliższym filmie. To na razie w najbliższych filmach, w jednym to za dużo by było. Bo naprawdę, muzyki jazzowej mamy około, nie wiem, sprawdźcie sami, www.popmaster.pl. Trzymajcie się, miłego dnia, miłego wypoczynku. Pamiętajcie, po południu burze i ulewy, także uważajcie na siebie. Cześć!